Witam wszystkich bardzo serdecznie na kanale Sunlight Tarot. Tarociska Fortuna kłania się. Dzisiaj horoskop tygodniowy od 8 do 14 lipca dla znaków ognia, barana, lwa, strzelca. Zaczynamy od barana, od tarota, a potem karty kipera dopowiadające, wyjaśniające. Także zaczynamy od kart tarota. Co dla baranka? Diabełek się trochę pokazuje, ale nic nam tutaj nie popsuje. Zobaczmy od początku. Poniedziałek, dużo radości. Oczywiście takiej radości związanej z dzieckiem, z podróżą, coś spontanicznego się tutaj zrobicie, zadziałacie, przepraszam, coś spontanicznego, jakaś podróż, przygotowania do podróży, będzie radość. We wtorek również gdzieś się baran przemieszcza z zadowoleniem. Tutaj widać taką lekką energię. Oczywiście zostawiacie problemy za sobą we wtorek, jedziecie gdzieś na wycieczkę, może będziecie mieli urlop. Wiele z Was w środę też są spotkania z dziećmi, bądź też ze znajomymi, z rodziną, niezależnie tutaj kto mnie ogląda, to będzie dużo radości, czy z dziećmi, czy ze znajomymi, czy z bliskimi z rodziny, jest szansa na wspominanie i radość, taki spokój, niczym niezmącony. W czwartek również ósemka kielichów, wyruszacie gdzieś, rozwijacie się przy tym. Jest oczywiście trochę zamieszania, ale tutaj są sprawy związane z rodziną. Najprawdopodobniej dopiero piątek psuje troszeczkę cały ten tydzień na zdrowie. Uważajcie, mogą być bóle głowy, stany podgorączkowe, ale też kłótnia z jakąś osobą, która no, nie zasługuje na Waszą uwagę, osoba toksyczna, która wymusza na Was jakieś rzeczy. Także uważajcie, bo ten diabeł jest koło Was w piątek. Sobota już będzie dobrze, a z buław przynosi nowy początek. Gdzieś wyruszacie, to jest nowa droga, nowy początek dla Was. Rozwijacie się, możliwe, że będziecie gdzieś podróżować. Może to być podróż krótsza. I w niedzielę, kochani, wiadomo, ktoś może się przeprowadzać w niedzielę, ale tutaj uważamy na sprzeczki też. Jest jakaś osoba bądź osoby, które wtrącają się w Wasze życie, Wam to nie pasuje, także mówcie od razu, o co Wam chodzi w niedzielę, nie ukrywajcie niczego i nie dajcie sobie tutaj, moi drodzy, wtrącać się. Także tak to wygląda, cały tydzień jest dosyć ciekawy, dużo przemieszczania, dużo podróży widać, baran bardzo dynamicznie będzie działał, w zdrowiu układ moczowy, sprawy drobnych przeziębień, bóle głowy, stany podgorączkowe, na to musicie zwrócić uwagę. Możecie się trochę martwić o kobietę, oczekujecie na jakąś, moi drodzy, rozmowę, wiadomości od kobiety, także troski związane z jakąś panią macie w tym tygodniu. Tak to wygląda. Ja oczywiście życzę Wam tutaj wszystkiego dobrego, kochani, i zaczynamy lwa. Lew od 8 do 14 lipca. Lew. Co dla Was? Poniedziałek, bardzo dobrze, stabilnie, lew stoi, tutaj stąpa po ziemi, są pieniądze, jest oszczędzanie, trochę jesteście wycofani, ale zadowoleni, usatysfakcjonowani finansowo, działacie tak oczywiście bez zmian rutynowo.
we wtorek, czyli to, co macie zaplanowane na taką godzinę, to będzie oczywiście o tej porze. We wtorek, tutaj, moi drodzy, świętowanie dobrych wiadomości, spędzenie wspólnie czasu i oczywiście radość, tak? Gdzieś się wybieracie do restauracji, jakieś spotkanie ze znajomymi, cieszycie się, jest impreza. W środę też pieniądze do Was przychodzą, jest zadowolenie, spędzenie wspólnie czasu z kimś bliskim, no i oczywiście tak radośnie. Pomagacie komuś, ktoś Wam pomaga, macie przyjaciela, na którego możecie w środę liczyć. W czwartek jest już gorzej, to jest taki jedyny dzień negatywny, ponieważ coś tutaj się zakończy. Uważajcie w zdrowiu, bo taki spadek nagły energii, chwilowy oczywiście tylko, bądź też jakaś sprzeczka, coś będziecie chcieli zakończyć. No ten czwartek jest do kontroli, ja bym powiedziała, trzeba po prostu być bardzo ostrożnym. Czwartek taki sobie, ale w piątek jest słońce, bardzo dużo komfortu powraca do waszego życia. Może odrzucicie niepotrzebne sprawy, zakończycie trudny jakiś etap i w piątek wyruszycie, moi drodzy, gdzieś. Dużo szczęścia dla Was, radości, dobrych nowin, planowanie urlopu i oczywiście tutaj bardzo dobre wiadomości o różnych dobrych, pozytywnych rzeczach. Możecie się dowiedzieć, że ktoś spodziewa się dziecka, że będziecie wkrótce wyjeżdżać, albo już ten piątek urlop. Także tutaj są dobre wiadomości. Sobota. Królowa Kielichów, bardzo opiekuńcza karta. Jest dużo emocji. Ktoś Wam bardzo dobrze życzy i pomaga w życiu rozwijać się, dążyć do celu. Macie pomoc na wyciągnięcie dłoni. Rozmowa z kobietą, podróż z kobietą. W niedzielę możecie poczuć trochę zamieszania, jakieś plotki tu mogą do Was dojść. Osoba, która chcę postawić na swoim, ktoś młodszy, kto może Was wyprowadzić z równowagi. Także się nie dajcie i będzie dobrze. Jedynie tutaj ta dziesiątka mieczy, zaraz dojdziemy do tego, o co to chodzi. W zdrowiu na pewno uważajcie na spadki energii, jakieś bóle. Takie powracające to mogą być zmiany takie przeziębieniowe, bóle pęcherza, bóle głowy. Zobaczmy, co nam tu wyjaśni kiper. No widzicie, tutaj wydaje mi się, że sprawa związana, będziecie pomagać kobiecie, kobieta zaangażowana w sprawę urzędową, sądową. Także tak to wyszło. No dobrze, kochani. To dla Was horoskop i teraz przechodzimy do strzelca. Zapraszam wszystkie strzelce od 8 do 14 lipca. Strzelec 8-14. Co tutaj się szykuje u Was? Taki roller coaster. Poniedziałek, dużo obowiązków, ale też tutaj macie trochę zamieszania, ale wielkie możliwości rozwoju, tylko żeby były chęci. Dużo obowiązków domowych i zawodowych. We wtorek, karta przeczekania, tu uważamy na bóle nóg. Oczywiście z dystansu działacie. Z dystansem chciałam powiedzieć. Do świata, do ludzi. Tutaj jest taki rachunek sumienia, ja na to mówię. Przeczekanie pewnych spraw. Dopiero w środę wyzwolicie się z takich trudnych energii,
bo te energie są dosyć takie trudne, może nie problematyczne, ale trudne, tak, dla Was, bo musicie coś przerobić, coś przemyśleć i w środę dajecie radę, jest sukces, jest zadowolenie, wszystko Wam wychodzi, wszystkie sprawy, działacie bardzo dynamicznie, możliwe, że będziecie podróżować gdzieś za granicę, ale tutaj cokolwiek byście robili, to działacie i jest radość, sukces. Niektóre osoby będą szukały czegoś w internecie albo poznawały nowych ludzi. W czwartek karta mocy, dzień spędzicie pewnie na zewnątrz, uważajcie na swoją witalność, myślę, że się poprawi. Będziecie się opiekować dziećmi albo zwierzętami. Też myślę, że piątek jest bardzo dobry, bezpieczny. To może być jakieś przyjęcie u Was, ale też ciekawe rozmowy z domownikami. Sobota, kochani, uważamy na sprawy kłótni, rywalizacji, takich rzeczy, ale też myślę, że wiele osób będzie bardzo dynamicznie spędzać tą sobotę, ponieważ sprawy związane z domem, może będziecie robić przemeblowanie, kupować coś do domu czy remontować. I niedziela. Powracający mężczyzna, który jest skuteczny. Tutaj jest ciekawy taki moment, ponieważ odpoczniecie, porozmawiacie z kimś, zwierzycie się komuś i będzie Wam lżej na duszy. Myślę, że ten tydzień jest bardzo dobry, bo podchodzicie do życia z dystansem. Ale jednocześnie już wchodzicie, moi drodzy, w jakieś działania. Myślę, że bardziej związane z rodziną. Tutaj sprawy hormonalne, sprawy przeziębieniowe, bóle nóg, odporność jest właśnie słabsza. Martwicie się tym. Sprawy domowe, no właśnie, wychodzą. Możliwe, że otrzymacie dobry prezent albo też list, bardzo dobry list z pozytywnymi informacjami od kogoś z rodziny. Także pozdrawiam, kochani, bardzo gorąco. Do usłyszenia w kolejnych filmach.